Pojawiły się ruchy antyszczepionkowe i to już jakiś czas temu. Rodzice z różnych względów szczepić dzieci nie chcą. W ubiegłym roku w powiecie kutnowskim sanepid wszczął postępowanie egzekucyjne wobec 26 rodziców, którzy odmówili szczepienia dzieci. W przypadku długotrwałego uchylania się może zostać nałożona grzywna na drodze postępowania administracyjnego. Coraz częściej się spotykamy z takim straszeniem. Bo szczepienia to śmierć, bo szczepienia to kalectwo. Proszę Państwa, ten profesor powiedział coś takiego, podkreślił, że skuteczność i bezpieczeństwo szczepień to nie jest kwestia wiary, lecz wiedzy. To jest istotne, to jest wiedza. Jak mówiła dyrektor kutnowskiego sanepidu, wzbranianie się przed szczepionką może wynikać z tego, że zgłaszane są często działania niepożądane. Zgłoszono 7 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Bardzo dobrze. Bo proszę Państwa, przecież tak jak leki, tak samo i szczepionki mogą powodować również niepożądane odczyny. I tutaj są te, one są rejestrowane, każdy jest bardzo wnikliwie badany przypadek i te niepożądane odczyny, wszystkie były łagodne, one są zgłaszane do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dyskusja nad tym, czy szczepić, czy nie, będzie zapewne trwać jeszcze długo.